Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Pure Luck, Tip Top Leather Cleaner. Teraz to już jest ten mocniejszy. Wcześniej, propozycja się pojawi, jak nie zapomnę, a z reguły zapominam, był ten delikatny, który tak naprawdę nic dla mnie nie wnosił i pachniał jak APC. Tu mamy podobnie i słuchaj, zapach prania, w ogóle mi to nie przypomina cleanera do skóry, ale tu już jest trochę lepiej. Tu już troszeczkę lepiej widać, że cokolwiek się dzieje, nie jest to szatan, jeżeli chodzi o wyciąganie brudu ze skóry. Zdecydowanie jest mocniejszy, jest przyjemniejszy w pracy. Tak naprawdę piana jest niekończąca się historia. Ale cały czas ten zapach dominuje i powiem Ci, że po jednym foteliszczu miałem dosyć. No łeb pęka. Jest tak intensywny, jest tak nachalny, tak narzucający, że po jednym fotelu odechciewa się dalszej pracy. Naprawdę, za intensywny. Ja to zawsze mówię, wolę, żeby nie pachniał produkt, a tym bardziej we wnętrzu, z tego względu, że pomimo, że jest przyjemny, po całym dniu pracę wkurza. Także tutaj, jeżeli chodzi o produkt, mam mieszane uczucia. Na tym fotelu w sumie w Volvo to tam nie było za bardzo widać. On widać, że zdjął odrobinę, bo to jest fotel pasażera, tam więc za dużo się nie dzieje, ale przejeżdżając ręką czułem, że zrobiła się taka toporna ta skórka, że zdjęło tę pierwszą warstwę śliską, tą brudną, ale dopiero tak idealnie było, jak pojechałem drugim razem. Więc tutaj nie jest to też mistrz cięcia, że wskoczysz na skórę i ci zje, kurczę, farbę razem, kurczę, ze skórą. Rozpuści, rozmydli, koniec foteliszcza. Rozmydli. Gdzieś było na internecie, że ktoś chyba nawet tym łagodniejszym wskoczył i tam gdzieś złapało zabezpieczenie skóry. Wiadomo, no to wszystko kwestia ręki, szczotki. Tamten to w ogóle nic nie zbiera. Ten jest trochę lepszy. Czy bym go kupił? Na pewno nie. Z tego względu, że zapach przypomina mi APC i męcz. I nie jest to też, że tak powiem, mistrz cięcia. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!